Dwie pierwsze rzeczy, które mam Wam do pokazania, to jest to, co mam teraz na sobie. To są ciuchy z H&M. Pierwsza z nich to jest puchówka, taki puchowy płaszczyk. Puchowy płaszczyk? Płaszczyk puchowy. Bardzo lekki, to nic nie waży. Ja go nie czuję w ogóle, jakbym nie miała go na sobie, ale jest ciepły. Kupiłam go, oglądałam go początkiem zimy. Były cztery chyba kolory dostępne, ale jakoś wtedy nie wiem, dlaczego go nie zamówiłam. A teraz był na wyprzedaży i zamiast 200 zł kosztował niecałe 130, 128,90 czy coś takiego. Wybrałam taki zielony kolor, bardzo ładny. Podoba mi się, że cieszę się, że skusiłam się na ten zielony, a nie na przykład na granat, bo jeszcze był granatowy i czarny. Leciutki, długość taka za pupę, do połowy uda, powiedzmy, nie wiem, czy to będzie widać, więc tutaj nigdzie nam nic nie zawieje. I myślę, że w takie dni, kiedy nie jest jakoś strasznie zimno, będę po prostu nosić go samego, a jeśli będzie chłodniej i będzie mi w nim za zimno, to spokojnie mogę na to jeszcze nałożyć płaszcz, narzucić płaszcz, bo on się po prostu zmieści, a będzie troszeczkę cieplej. I druga rzecz to jest to, co mam tutaj, aha, jeszcze rozmiar. Rozmiar mam 36. Postaram się Wam wszystko podlinkować na dole, to co znajdę. I druga rzecz to jest taka bluza. Bluza o bardzo przyjemnym w dotyku materiale. Ja mam ją teraz na gołą skórę ubraną i jest bardzo przyjemna. Bardzo, aż się nie chce z niej wychodzić. Ja planuję w niej chodzić głównie po domu. Ona jest trochę krótsza i to jest w zasadzie jej chyba jedyny mankament, ale ja jakby jej to jestem w stanie wybaczyć, bo tak jak mówię, zamierzam raczej w niej chodzić w domu niż wychodzić gdzieś na zewnątrz. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Ma ona tutaj dwa takie jakby troczki, z tyłu kapturek. Nie ma co prawda też kieszeni, mogłyby być, to byłby też jeszcze większy plus, ale wybaczamy. I jest w takim kolorze, takim kremowym. To nie jest biel-biel, ale nie jest też beżowa, no jest taka po prostu kremowa. Bardzo przyjemna, bardzo przyjemna. Ona kosztowała chyba 79 zł. Były też inne kolory i zamawiałam online, to Wam wspominałam. Jeśli jest, a podejrzewam, że jest, to też wrzucę w opisie. Bardzo Wam ją mogę polecić. Kolejna rzecz to jest bluzka z firmy PLN Lala. Ta firma ostatnio strasznie często się u mnie pojawia, ale nagrywałam film o moich właśnie rzeczach z tej firmy, koszulkach i bluzach. I dwie bluzki z tego filmu niestety już się za bardzo nie nadają do noszenia takiego normalnego. Będą to też raczej moje takie ciuchy domowe, bo po prostu już ta biel przestała być biała, tylko poszarzała. Więc zamówiłam dwie nowe rzeczy. Pierwsza z nich to jest koszulka w serek. Ona jest dosyć duża, mimo że to jest XS. Wczoraj mi to przyszło zamówienie, jeszcze w nich nie chodziłam. Tak, to jest XS-ka. W biało... czarne paski z taką naszywką tutaj serduszkiem z napisem KISS. Jak na XS-kę ona jest całkiem spora. Myślałam, że będzie raczej odrobinę mniejsza, bo to wygląda bardziej na jakby XS-kę. Ale wybaczam, bo i tak, tak bardzo mi się podoba, więc ją na pewno zostawię. Kosztowała 139 zł. Wszystkie te koszulki mają ten sam skład, czyli 94% bawełny i 6% elastanu, przez co ona... przez co ona jest elastyczna, nie ma problemu z gniecieniem się, z prasowaniem i tych rzeczy, więc to też jest duży plus. Ciekawa jestem tylko, jak będzie z praniem, bo czasami takie połączenie bieli i czerni lubi niestety w praniu zafarbować, więc no, tego się trochę obawiam. Ale jest też dłuższa, co jest fajne, bo nam tutaj, wiecie, zakrywa też ten tył. Ja nie za bardzo lubię rzeczy, które są jakieś strasznie krótkie. No tutaj spokojnie mogę ręce do góry i niczego nie świecić i nie będę świecić brzuchem. I druga koszulka to jest czarna z napisem białym warszawska Lala. Chyba klasyka gatunku, jeśli chodzi o tą firmę. Również rozmiar XS, ale ta już jest, mam wrażenie, trochę mniejsza niż tamta.
ale jest jakby najbardziej dobra. Jest luźna, nie obciska mnie tutaj, nigdzie nie krępuje ruchów, ale rękawy przede wszystkim są jakieś węższe niż w tamtej. No na pewno ze mną zostaną te rzeczy, bo ja uważam, że one są, że to są jedne z lepszych koszulek, które możemy dostać na polskim rynku, przynajmniej z tych, które ja próbowałam. Nie spierają się, dobrze się noszą. I ta była w jakiejś chyba... Aha, wiem. Bo jak ja składałam zamówienie, zamawiałam je na holahola.pl, to było minus 15% na drugi produkt w koszyku tańszy. Dlatego tamta była w normalnej cenie regularnej, a za tą zapłaciłam 85 zł, panież nieca bez 10 groszy. Ten sam skład tutaj w serek ładnie wygląda, także no, na pewno zostaje. I ostatnia rzecz, którą udało mi się kupić, to jest taka bluzka, która ma trochę materiał jak sweterek, ale taki cieniutki, tak powiedzmy bluzka z długim rękawem, z dosyć dużym tutaj dekoltem, zakładana na taką zakładkę, masło maślane, którą wiążemy sobie tutaj z tyłu. Właśnie długi jest ten sznurek. Ona, jak widzicie, jest asymetryczna tutaj, tak ma być, tak też laska na stronie jest, czy tak ta bluzka jest na stronie prezentowana. Odrobinę jest jakby krótka, tak jak przed sekundą Wam mówiłam, że wolę jak coś jest dłuższe i nie krępuje ruchów. Co prawda ja mam teraz jeansy, które mam taki trochę stan standardowy, ja raczej noszę jeansy z wysokim stanem, ale wszystkie są mokre. Ja ją, znaczy myślę, że ją zostawię, bo tak patrzę na nią, on tu ładnie podkreśla talię. No też nie mogę cały czas chodzić w bluzach i koszulkach. Czasami przydałoby się coś bardziej kobiecego, więc podejrzewam, że ją zostawię. Bardzo ma przyjemny materiał. Ja tą bluzkę zamówiłam na Zalando. To jest firma Lost Ink, czy coś takiego, zaraz Wam powiem, bo tutaj też jeszcze jest metka. Metka, włosy, wszystko naraz. Tak, Lost Ink i ja mam ją w rozmiarze 36. Ona kosztowała chyba 140 zł. 136 czy coś takiego. Były też inne kolory. Ma spory dekolt, ale myślę, że to można tu jakoś opanować, po prostu bardziej się zasłaniając. Mocniej ją może sobie tutaj związując. Fajna i ma dobry skład, bo tutaj jest większość, chyba 82% to jest wiskoza i 18% to jest poliester albo poliamid czy coś takiego, więc też nie jest tak najgorzej. Przebrałam się, wróciłam do tej warszawskiej lali, bo ona jest bardzo przyjemna. I co? Mam tutaj cztery kosmetyki, które Wam pokażę. Dwa z nich są z firmy Origins i może od nich zacznę. Aktualnie w Sephorze trwa akcja rabatowa minus 20% na zakupy z kartą czarną i kartą złotą. I ja się skusiłam właśnie na kilka rzeczy w związku z tą promocją. I teraz tak, mam dwa produkty, które goszczą u mnie po raz kolejny. Pierwszy z nich to jest krem z firmy właśnie Origins, serii Ginzing. Ja Wam o nim kiedyś opowiadałam, to był pierwszy film w ogóle na moim kanale, czyli recenzja tej serii. Wybrałam ponownie konsystencję bogatszą, kremową, taką konkretniejszą, bo on jeszcze jest też w takiej żelowej. Ten kosmetyk przepięknie pachnie, ja do niego wracam regularnie, bo on się świetnie sprawdza. Kosztował kiedyś 99 zł, teraz kosztuje 105, ale w związku z tym, że była promocja, to zapłaciłam za niego mniej. 50 ml, świetny produkt, tak jak mówię, to jest mój trzeci słoiczek. Ja zazwyczaj używam tego, później używam czegoś innego i znowu powracam do tego, bo świetnie mi się sprawdza. Druga rzecz to jest maska Drink Up Intensive. Ona też już się pojawiła ostatnio na moim kanale w filmie o moich ulubionych maskach nawilżających. Z tym, że tutaj jest nowa formuła, tamta już mi się kończy, a to jest moja ulubiona maseczka. Tu niestety już jest trochę mniej, bo wtedy to była setka, teraz mamy 75 ml. Kosztuje chyba 89 zł, tak mi się wydaje, ale jest naprawdę świetna. Ja ją bardzo, bardzo lubię, więc też się na nią skusiłam ponownie. Następnie tuż do rzęs Benefit, właśnie Bad Girl Bank. Mam miniaturkę, która już niestety się kończy, tego tuszu. Bardzo mi się sprawdził i fajnie mi się go używa, ładny daje efekt takich podkręconych, ale nie zlepionych rzęs. I zdecydowałam się
na pełnowartościowy produkt. Ładne opakowanie, takie matowo-czarne. Podoba mi się, ładnie to jest zrobione. Nie pamiętam niestety, jaka jest jego cena, ale no, dam Wam też linki do tych rzeczy. I ostatnia rzecz, coś, czego już używałam, czyli Laneige, tylko to jest tym razem maska na usta. Lip Sleeping Mask. Ja mam problem za każdym razem, co roku jakby w zimie, problem ze suchymi, spierzchniętymi ustami. Niestety mało co pomaga. Mama mi coś tam mówiła, żebym może miodu spróbowała, ale ja już czuję, że będę cała upieprzona tym miodem dookoła. Jedyne, co przynosiło w tym roku jakiś efekt taki wymierny, to była Neutrogena, pomadka z Neutrogeny, ale teraz zaopatrzyłam się w tą maseczkę, ponieważ mam też maskę na twarz, tą Water Sleeping Mask, też się pojawiła, też Wam dam może linki do recenzji właśnie tej maski. I to jest ile? 20 ml, ale podejrzewam, że to będzie produkt bardzo wydajny, bo ja go użyłam na razie, pachnie trochę jak guma balonowa. Użyłam go na razie 2 razy i zobaczcie, jakie jest tutaj zużycie, praktycznie żadne. Usta rano są nawilżone, takie jak u dzieciątka, mięciutkie. Bardzo, bardzo fajny produkt, jestem z niego bardzo zadowolona i na pewno zagości u mnie na dłużej. I do tego była dołączona jeszcze w takim maleństwie, takim małym etui jakby szpatułka silikonowa do nakładania tej maseczki, żeby tam nie wkładać paluchów. Także fajny produkt, ja w ogóle jestem zauroczona teraz tą firmą, mam już kilka innych kosmetyków na oko, które chciałabym wypróbować, ale najpierw muszę zużyć to, co mam, żeby kupować następne rzeczy, a w zasadzie to nie kupować, bo jak tak sobie pomyślę, który to już jest haul w krótkim dosyć czasie, to mnie przeraża fakt, że ja kupuję tyle rzeczy. Nie wiem, czy to już nie jest po prostu chorobą jakąś. Niestety, zakupoholizm to też nie jest taka łatwa sprawa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, to by było na tyle. Zakupoholizm to choroba, należy ją leczyć i ja muszę chyba jakieś kroki w tym kierunku uczynić, bo strasznie dużo tych rzeczy w ostatnim czasie się pojawiło. No ale dobrze, postaram się poprawić. Zachęcam Was do subskrypcji, będzie mi bardzo miło, bo to zawsze jest jakiś taki pozytywny aspekt i jak widać, że ludziom się coś podoba. Gorzej jak się nie podoba, to jest trochę przykre, no ale co zrobić? Więc tak, zachęcam Was również do subskrypcji. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia ponownie.